Nie wiem, jak długo mam czekać. Robnie mnie wreszcie, czy nie? Najgorsze jest czekanie. Muszę być czysty. W myślach też. Uporządkować myśli. A może one dobrze to obliczyli? Bo to wszystko to prawdziwa historia. A zaczęła się ona dawno temu. Tu w Janowie. W miejscu, kiedy była granica trzech cesarzy, co podzielili Polskę jak tort. I nic nie było, ani okrucha nie ustawili na mapie. No, ale cesarstwa się rozpadły. Bo jak godą mistrz, cesarstwa rozrastają się jak kwiaty, a potem w jedną i odpadałem im prowincję. Mistrz Durś tak godął, jak poeta jaki, bo on był od różnokrzyżowców. Wszyscy robili pod ziemią i dopiero po robocie wyłazili na wierzch. Opiekowała się nimi święta Barbara, a oni ją. I na doni się modlili. Ja zresztą też. Byłem wtedy mały, blank mały. A Barbara była święta, bo zawarli ją we wieży. Wśród hajerów mistrz miał swoich uczniów, 7, i po robocie szli na łąka i wyciągali ręce do słońca, bo mistrz im tak kazał. Światło ważniejsze jest od jedzenia, powiedział, bo daje największą energię. Stali tak i ładowali się promieniami, choćby jakie akumulatory. No i jak się naładowali, to malowali, żeby ćwiczyć oko, bo mistrz powiedział, że oko jest najważniejsze. Światło wpada przez oko i widzi świat, a świat można chycić i namalować. Tak godał mistrz, który żył 300 lat. Jak godali inksi, bo nikt dobrze nie widział jego twarzy. Tuż była zakryta siatką od pszczół. Nieco by mistrz miał ule, ale nie lubił wszelkiego robactwa i nie dał bakcylom szmyglać po sobie. A siatka podnosił raz na rok, co by sobie podpalić broda. Bo wosy godą to rzecz święta. Czyli nożyce ktyś nie lubił. Jego najwierniejszym uczniem był Teofil, co wyrywał kępka trowy i wsadzał za koszula.
a potem Helmut Hess, solidny jak niemiecki bank, co kochał swój brzuch. Ewalda sójkę z trawą łączył różne stosunki, bo lubił baby i ćwiczył pompki, co by być w formie. Erik Paw to wierzył, że od słońca lepiej rosną włosy. On je dużo pielęgnował, a przed cał od ciągłego cesania to mu ino wypadało. Walter Goy nie lubił się pokazywać. Chciał zostać alchemikiem i przy pomocy karbidu i dynamitu wytopiać złoto. Erwin Libera zawsze potrzebował więcej światła. Godał, że najlepsze słońce jest na Hawajach. Oswald Wróbel był najmłodszy. Trochę był stuknięty, ale mistrz go przyjął, bo tylko tacy, powiedział, mogą najwięcej pojąć. Bóg dawała mi pani Olena. One wszystkie godzinami gapili się na nią, a ino joj się podobały, bo ino mnie brała na kolana. Godała do mnie, ty mój mały wtoszku. Ale prócz mnie karmiła też inne wtoki. Zawsze miałem powodzenie u kobiet. Ewald, gamy ciebie zaraz wylezą. Co godąś? Ewald, czym się pędzla, bo drabina biera. Mojego pędzla to się będzie moja frelka trzymać. Oj, synki, synki. Te baby to wam życiami cały świat zasłoniły. Wyście są blank ślepe. Widzicie życie. Malujecie żyć, widzicie konia, malujecie konia. Jak kiedy chcę obocić inszy, prawdziwy, metafizyczny świat i brać od niego moc, to musi być czysty, przeczysty. Mistrz powiedział, że będą dane ludziom trzy znaki. Trzy znaki? Ochrony? Cicho, cicho. Pierwszy znak. Będzie wielka wojna. Wielko. I będzie wytracone wszystkie ciało, w które jest duch. Zaś będzie wojna, tylko wojna nie wielka. No, ale cicho, cicho, cicho. Cała się drugi znak. Za roboty przyjdzie czerwony pomór i zabije wszystkie dusze. Jo, czerwony pomór, jakieś, ja nie wiem, czy, ja, ale pierdolę. Cicho, ja nie wiem, co to ale może być. Już tego nie za, zaraz. A droty, co są blank ślepy, co by się opamiętali, będzie dany trzeci znak. Ja. Trzeci. A jaki trzeci? Zaraz, tam będzie trzeci znak. Cicho, widzę, słychać. No. I wyrośnie wielki grzyb i dupnie promień Saturna i będzie koniec świata. To co robić? Zarozki po tych słowach mistrz umarł. Nikt nie pojął, o czym godał, ale znaki nie dały na siebie czekać. Thank you.
Misz zabronił się zawrzeć w trumnie, bo chciał jak najszybciej zgnić, co by być żarciem dla liści. Kozł ino zabalsamować swoje rzeczy, jak jakiś faraon, bo godął, że człowiek jest nieważną chwilą w życiu przedmiotów. De terra formasti me, domine, et carne induisit me, resuscitat me in novissimo die, redemptor meus, domine, divinum auxilium maneat semper nobis cum. Amen. Amen. Wtedy po raz pierwszy zobaczył anioła. Żywego, choć był z kamienia. Wszyscy ryceli, a buceli, a Jorzech się śmiał, bo nie musiałech iść do szkoły. Człowiek taki był głupi, bo tata zginął we wojna od obłąkanej kuli, a mama ze zgryzoty. Opiekował się mną anioł stróż, nawet nie jeden. Przebywały ze mną codziennie. Ale wszędzie już dyszały psy wojny. Dziubeczku, dolej mi żambaru. Moż słodziutki, łóż. Hopy! Słuchajcie! Ten rzad trzeba naprawić. Ja. No. O nie! Tego nie idziesz śpiewać! Ja. Ja wiem, jak to zrobić. Będzie dobrze, jak inne będą mnie słuchać. Te, które nie będą, to trupy od nich zgniją w malachie. Dziubeczku, podej mi sam hantuch. Ja? Już idę, wróbelku. Rusz! Bliżej! Ja zrobię ordnung, bo i na jeden wiem jak. Musimy wszyscy chycić się do kupy i zrobić z tym wszystkim porządek. Ja. Thank you.
Grupa pod wodzą Teofila potajemnie zbierała się w starej chłodni. Teraz on był mistrzem. Chłopy, narysuję wam ósemka, kebyście wiedzieli, kaje życie. Nasze. Jako podwójno. Ja. Bo tu się zaczyna życie przed narodzeniem. Po narodzeniu. Tu jest całkie życie nasze. A tu jest życie po śmierci. Chłopy, już filozof od Arabów Awicena godał o 10 zmysłach. 10 zmysłów? 5 zewnętrzny i 5 wewnętrzny. Bo w kręgosłupie mamy, chłopy, pewne siły duchowe. Ja wam to pokażę. Tu macie, chłopy, kręgosłup i przeżycie czyste, duchowe i ćwiczenia można to dać do mózgu, bo mózg jest masą materialną. Teofil opowiadał o różnych cudach, a nawet je pokazywał. Jedni go dali, że nauczył się tego z ksiąg mistrza, a inni, że sam miał cudowne moce. Bo Teofil to był dziwak. W domu miał zawsze otwarte okno, żeby mieć łączność z kosmosem. A w zimie to mu było najlepiej, bo wtedy człowiek głębiej myśli, na chłodno. Teofil godął, że tylko w zimie Gowa może dobrze arbajtować i nie lotać kaś myślami. On nawet książki trzymał w lodówce. Na dolnej półce książki związane z ziemią, a na górnej z niebem. A jak je cytał, to do góry nogami, co by mózg był lepiej ukrwiony. Pan Erik za to padał, że ważniejszy od książek jest dobry pistolet. Erik lubił pocować ta swoja giwera i czarne szczewiki na richtig wysokim abzacu. Babcia Oswalda pocowała codziennie figura Chrystusa w takim samym celu. Dla obrony przed najgorszym. Oswald we wojna to nic ino się bał. Godał, że opatrzność wszystkich opuściła. Wojna by się pewnie nigdy nie skończyła, gdyby nie Teofil. Teofil tak długo malował walkę świętego Jerzego ze smokiem, aż święty zwyciężył i ludzie mogli potańcować. Dla Waltera i dla takiego większego cudoka z Japonii II wojna światowa nigdy się nie skończyła. Walter mieszkał w ziemiance, nosił mantel po niemieckim tankfirerze i zastawiał pułapki na wypadek, gdyby ktoś go chciał zaskoczyć. A jak mu w to co godął, to zatykał sedakle i nie chciał słyszeć, że teraz był komunizm.
dobra robota, chłopie. I ciło. Ja ci dam dobra robota. Wyciąg mnie z tej ciolu. Że się cało podrapało, to popatrz się na... Masz dynamit? Mam. Gut. Dużo chciał ten pieron. Chciał tego, co każdy chłop. I no nie ty. Ja też chcę, dzióbeczku, aże mnie rozszaśnie. Ale nie teraz. Ja muszę być czysty przed tą próbą, chłopie. Ja się nie mogę tykać żadnej baby. Ty się nie tykaj żadnej baby. I no mnie. I nie gadaj do mnie, chłopie! Dzióbeczku, ja ci obiecuję, że jak ino się ta próba dobrze skończy, to my przez cały tydzień nie będziemy z prykola wyłazić. Pan Ewald zaś lubił się pięknie ubrać, szczególnie po tym, jak się wymajgał z panią Ewaldową. A ona była kobieta pełno ciała i marzeń. Ale pan Erwin raz opowiedział panu Ewaldowi o Hawajach. Wiesz, jak jest fajnie na Hawajach? Nie wiem. Bo tam baby po nagu latają. Blank po nagu? Blank po nagu. I pan Ewald też zaczął marzyć. Wymyślił nawet sobie taką gołą królową nocy. Albo że jest zupa i są przy nim trzy piękne kobiety. A on to po tym, jak wracał z kopalni, to parzył herbata i to malował. Wiesz, asfalt? Ja by to zdupił cały świat. A czemu? Bo mam taką energię. Pan Stalin też miał takie plany jak pan Eryk. Ino, że jemu się powiodło. Пойдемте, друзья, ведь завтра поход. Уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай. Siedmiu boleści godają, że chce zniszczyć ludzko dusza. Ale to jest nieprawda, towarzysze. Nieprawda dlatego, że paszczo woli. Nie można zniszczyć czegoś, co nie istnieje. Paszu, puszu! No i jedziemy. My, towarzysze, nie będziemy zajmować się żadną duszą. Ja. Bo żadnej duszy, towarzysze delegaci, nie ma. Ja, generał, generał! Niech żyje towarzysz Stalin! Hurra! Hurra! Hurra!
No. Nie nerwuj się. Będzie dobrze. I dla wszystkich stało się jasne, że drugi znak się wypełnił. Chłopy, w tym wszystkim najważniejszy jest natur. Troski głową namalują. Co to tam za pierścienie? Co to będzie? To co to jest? To jest, chłopie, Saturn. A to w kółku, ale... Saturn nie ma żadnych mieszkańców. To fabryka wojenna. Słyszałeś? A pierścień utworzyły wyżywy z podziemnych kominów. A wielka armata... Słyszałeś? Armata jak to papier. Armata, ona jest skierowana na ziemię. I może ją rozwalić na proch. Tak stoi we wielkiej księdze. A Tyli Wolfa pod tytułem Saturn. Opisanie planety wraz z księżycami. Chłopie, i co, drobne w obrócie? Koniec, już teraz. Wela Hubert, Kozielczyk Eugenia, Wolfian, Greta Erwin, Kopetelski Tadeusz. Oni to mają dobrze. A czemu? Bo wzięli umarli. Tu są ich klepsydry. Z tego rozmyślenia o śmierci to panu Helmutowi włosy z głowy ślazły na plecy. Gretka była jego córką i chociaż była starsza ode mnie o 2 miesiące, to mi się podobała. Pan Helmut hodował gołębie, bo one, te istne godą, uratują nas od zagłady. I w razie co, przyniosą dobrą nowinę. Och, Gretka. Długo się modliłaś? Długo. A o co? O wszystko. Czystość na osiedlu była w cenie. No bo jak górniki wychodzili z dołu, to mieli dosyć brudu i marasu. I co miesiąc robili dupne pranie. W tych samych mydlinach wszyscy się kąpali. Anzlikowie i Rychlikowie na górze. Ewald i Ewaldowa piętro niżej. A na parterze Hesowie i Pawiowie. Czysty śnieg. Tata kodali ino, że dusza jest najważniejsza, że dusza ma być przeczysta. Ciało też. Wszystko ma być czyste, co by się Panu Bogu podobało. Zaś swoje. Chłopie, pranie to jest pranie. No, myj się, Gretka, myj. Aka jest Adek? Od tani Kaś poleciał. Widziałeś pierdona jednego. No nie. To jest nieludzkie. No jak zwierzoki. Masłyki zaś swoje. Wstydu nie mają. Biały dzień. Stygnie, Ewa! No co ci, babo, głupiała?
Chyba ci w dekel pismo. Muszę obłoczyć to w kartach. No ja. Ewaldowa na każdą okazję stawiała karty, bo w kartach miała na wszystko naukową odpowiedź. Wszystkie wapory hopy głupieją. No ja. To wszystko bez ta Wenus. Hopy wariują. O, tak Lisko, no. Nic nie poradzi. Lisko, tak mnie sparło. No skarbie ty mój kochany, no. Ja, Lizeczko, ty moja Wenus. No pójdź, no bo nie ścimia. No. Dań, nie ścimia, pójdź. Hopie, bez to pranie wszystko mnie rypie. A to teraz jocie i no porypia trochę i wyjdzie już w porządku. Pieronie. O pieronie. Jedz. Mamo, ale ja już nie umiem. Jedz. Będziesz wielki jak ojciec. Szczewikat na wysokich abzacach. Ale nie mogę, jak przyda. Jedz, a nie dyskutuj. Jak wystygnie, będzie niedobre. Niedobre, niedobre. Jak może być gorsze od tego, co żeś uważyła? Będziesz ty cicho. Nie bydaj od. Nie wstazył, bo pod ciebie jedniko cię rozszyla. Tyś wreszcie ogłupił. Bierzcie zabranie. Łostów takie wyra. Godu ci bierzcie zabranie. I się nie wtrącaj do chłopskich spraw. A ty zjesz ta zuba. I zjesz ją do końca. Bo jo ci to korza, jo. Twój ojciec. Oswald też dbał o czystość. I najwyższego rodzaju. Od środka. Babulko! Mogę mu mywa, ty ma zrobić! Ojrzek wszystkim zrobił. I Hesowy, i Pawiowy, i pani Dekli też. Jest to, ta Kristyra se może zrobić twojej frelce, a mnie daj święty spokój. Przeca to jest zdrowe! Ja wiem, że to zdrowe, ale mnie to nie czuje zdrowo. Naczynie doboru właściwego pokarmu. Towarzyszka Hopkowo starał się dokładnie poznać każdą krowę w swej grupie. Przed udojem myje ona krowie starannie ciepłą wodą wymiona, wyciera na sucho czystym ręcznikiem, po czym masuje. Za staranną pracę w rezultacie kery w roku ubiegłym krowy z grupy Hopkowej dały większą niż przewidziano planem ilość mleka. Dojarka otrzymała premię wartości 6073,5 kg. Mleka. W tym roku ambitna ta dojarka postanowiła podnieść mleczność wszystkich krów w swojej grupie do 5675 kg. Witajcie, towarzysze. Witamy serdecznie towarzysza ministra. Witajcie, towarzysze, witajcie. Dzień dobry, witamy. Witajcie. Prosimy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Przyjechali! Czekaj, zaraz, kto przyjechał? Już są mi dom oglądać. Ale kto przyjechał? Są minister, by dom oglądać. Kierownik kazał powiedzieć, co byście zaraz lecieli. Erik! Ja? Słyszał, żeś? Słyszał. Ewald, chłopy, idziemy! A tata już poszedł. Ja. Idziemy! Kto przyjechał? Są minister. Witajcie,
Saturn, piekło. A więc mówicie, towarzyszu, że jest to wynikiem świadomości klasy robotniczej. Są to, wiecie, towarzyszu ministrze, takie stare śląskie bajki. Utopce, skarbniki, kasale. Bajki mówicie, a wiecie, że malarze to są takie ludziska, którzy z przebywania z gołymi babami uczynili sztukę. I nawet żony się nie skarżą. A co wy tu, towarzyszu, malujecie? Przecież nie ma krasnalów ze skrzydłami. Ja? Nie ma? No dobrze, być może nie ma. To w takim razie rzeknijcie mi, co to jest takie małe, brodate, w czerwonym czopetce, tylko po domu i po dworze. Przecież to są bajki. To nie są żadne bajki. Chłopie, to jest prawda. To są obrazy do ludzi i nauki, co by się spamiętali, żyli jak pan mu przykazał. Bo jak nie, to złe siły Saturna całkiem świat rozwalą. Jak pan Bóg mówicie, a wiecie, kiedy gołąb sra na orła? Nie wiecie. A to ja wam powiem. Wtedy, kiedy orzeł jest pomnikiem. Malujesz. Same nieszczęścia z tego bydum. Matko Boska cię skaro. Mógłbyś sobie znaleźć jakoś frela i nie malować takie wredne obrazki. No, to ja... Nie jest dobrze, pani Hes. I oto widza. Z klubu ich wyciepli, obrozy zabrali. Będzie jeszcze gorzej. To co ją mam robić? Mój ino w księgach siedzi, prorokuje, bajtlą w gowach, mąci pieroń jeden. Patrz, pani tu, mas się Saturnem czaśnie. Nie, runie. Będzie jeszcze gorzej, to bez to te chopy tak głupieją. Do imentu, a mój Ewald najgorzy. Blank głupi. To jest blank głupi. To jest blank głupi. Pójdź sam, ino. Nie. Pójdź sam, ino. Ja ci dom za rogu. Ino, nie to. Ja ci dom głupi. Ewald, nie. Nie chcę, Ewald. Nie, nie, Ewald, tu nie jest, zaś, nie, runie. Oj, moja królowo asyryjsko. O, ty mój dziubeczko. Opieruj. Opieruj. Co ty robisz? A psi, co cię to obchodzi, co ja robię? Co ty sam robisz? Ciebie sam miało nie być. Ale że jest. Jarona. U sójków zaś to samo. Te, chodź. Tyż się legniemy. Z tobą. No z kim? Nie chce mi się. No to zaraz się zachce. Bierta Gewera. Bo ci wypali. Ręce do góry. To jest drobanie klofem. Ja, a Jerry arbartują. Kaj. Jak to Kaj? Na dole. Gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska, poleciałabym ja za Jaśkiem do Śląska. Jak byłech mały, to pani Jadzia pięknie mi śpiewała, ale po tym to już ino z panem Walterem pomieszkiwała w jego ziemiance.
Walter! Walter, dziubetku, co sam robisz? No pieronie, no pozabijesz nos. To nie byś tak ostrachliwy, chopie. Ja mu na to patrzę. Co inne tyż możesz. A w nocy z nudów to muszę rzykać. I nie godaj do mnie, chopie, ty ciulu! A skąd ten prąd? Z gruby. A co by z kuli tego larma nie było? Sami całko gruba innym zadupczyli. Mogą mi skoczyć do życi, chopie. Pieronie! Te roski będziesz robił to złoto? Kere złoto. Jak ja zrobię to, to co Ofil powiedział, że miś mu powiedział, to my będziemy mieć całki świat. A złoto to nie taka ani chwałowe, żeby zrobić. Bo jak oni się o tym dowiedzą, to mnie przywrzą mnie i mnie tak długo będą trzymali, aż ja im nie powiem, jakże do tego doszło. Bymy kupili wielgo chałupa, ślub bymy wzięli, a wesele to bymy zrobili jak w cidrach. No, jak ludzie bymy żyli. Nie dup szleków, a wejście do roboty. I nie godaj do mnie, chopie, ty ciulu! Walter! Co? Umarł! Dlatego zali powiedzieć! To umarł! Umarł, teraz ma być inaczej! Pieronie! Pochylają się dziś czerwone kirem okryte sztandary na całej kuli ziemskiej, oddając hołd pamięci wodza i nauczyciela proletariatu świata. Pochylają się dziś nasze okryte żałobą sztandary, oddając hołd wielkiemu wyzwolicielowi narodów. Jego orle oczy patrzały daleko w przyszłość, która jak gdyby nie miała dla niego tajemnic. Jego genialny umysł dawał głęboką analizę skomplikowanych wypadków na arenie międzynarodowej. Rezultatem realizacji jego genialnego dzieła jest nieustanny wzrost całej produkcji, a przede wszystkim produkcji środków produkcji. Towarzyszy, wieczysta chwała Józefowi Stalinowi, wyzwolicielowi narodu polskiego. Wierni genialnym naukom Stalina idziemy ku nowym bojom o pokój i utrwalenie niepodległości naszej ojczyzny. Dlatego też z niezwykłą dumą przyjmujemy fakt, że miasto nasze Katowice dzięki wnioskowi wielkiego pisarza naszej ziemi Gustawa Morcinka przemianowane zostało uchwałą Rady Państwa w dniu 7 marca 1953 roku na miasto Stalinogród, a województwo katowickie na województwo stalinogrodzkie. Obywatele, mieszkańcy miasta Stalinogrodu, mieszkańcy województwa stalinogrodzkiego, w imieniu Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego otwieram wielkie zgromadzenie ludu pracującego Stalinogrodu dla uczczenia pamięci wielkiego wodza i nauczyciela Hopy. Mas pracujących wejrzycie się ino. Hopy. Co jest? Hopy, czy to nie jest ten znak? Bo Keremistrz godał. Jaki znak? Ja, to jest ten trzeci znak. Znak wielkiego grzyba. Stary grzyb. Lotynu, co miś u nim godął? To wszystko stracone, chłopie. Jeszcze nie. Musimy się pierunem upijać. Mówi blank mało czasu. Hopy, nie dupcie fleków! No w końcu co my mamy robić? Co robić? Nic żeś nie zrozumiał. Za wszystko człowieku przerobić. We środku. A to nie ma czasu. Trzeci znak już jest dany. Trzeba coś zrobić. Gipko, Zarowski, już. Jakbyś taki przemądrzały, chłopie, to powiedz. No, co mamy robić? Trzeba napisać do najwyższej władzy, która rządzi całkiem światem. Do komitetu? A dupcy z komitetu. Do ONZ. Oni rządzą. Ale to co chcesz pisać? Ja już napisał. Już czytam. Czytaj. No. Tak bycie cicho. A cicho bycie już.
My, chłopy z Janowa. Aż to napisał chłopy. Obywatele. Obywatele z Janowa. I dodaj, że z Janowa, a byle Katowic, bo oni tam w ONZ-cie nie wiedzą. Wiem. Jest Janowa. Wele Stalinogrodu. No, no właśnie. Z Janowa, wele Stalinogrodu. Kiedy my otrzymali 3 znaki. Od naszego mistrza. Od naszego mistrza. Kiedy się wypełniły, bo my to na własne oczy widzieli. I się możemy poprzysiąc. Piszemy do wysokiej dyrekcji w sprawie... Dyrekcji ONZ-u w sprawie ratowania ludziów na ziemi. Obywatelów. Obywatelów na ziemi, co ich opętało zło i wiedzie na zatracenie, kiedy już jest blisko. Już się ze Saturna moce sposobią i dupną. Nie, tak nie pisz. To co? Tego nie to, to co? Napisz pizną. To pizną. Uderzą. Uderzą. No, i uderzą. Dobry. No. Nie, nie tak, kopie. Nie, nie tak nie co może nie być. Tak nie może być, kopie. My ta siła musimy chycić sami. Ja wam zbuduję takie urządzenie, że ta moc będzie nasza. I my będziemy rządzić całym światem, chłopie. Nie możesz w głowie nasrany. Gotowych ci. Starcza ratować, a nie fanzolić, ale że ta moc będzie naszą. Prawdziwa transmutacja metali jest sztuką umysłową. Jako transmutacja, chłopie. Dupisz fleki mi tu. Walter, zawsze ten głupi pysk. Ty nie możesz. Jo? Ja, a ci się nie podoba, to wyszkaj. Tam są drzwi. Wyrywaj. Ja was wszystkich dupca, chłopie. Walter. A podbij się po ciuru. Ciulaty alchemik. Walter, Ćbecku. Pójdź się ze mną przespać, ja? Jeżeli nie śpiący, chłopie. Nie godaj do mnie, chłopie, ty ciulu. Walterku! A co to będzie? Tu jest ta moc, która ściągnie ta druga moc do Saturna jak piorunochron. I my ją będziemy mieli, a nie te ciule, które się Teofila słuchają, chłopie. Jezu. Dej no pozór, uważaj! Dej no pozór! Ja? Pozór, schowałaś się! Ja? Dej pozór! Ja? Uważaj! Co za szajs, pierunie. Walter! 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 Walter, coś ty ciulu narobił, pieronie! Walter! 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 I tak to pan Walter wyleciał w luft. Zaś je widza, tak jak był zech mały. Ale potem dorosły i anioły mnie opuściły. Było do życi, z wyjątkiem tego, że Gretka też dorosła i jeszcze bardziej wypiękniała. Oni wszyscy cekoli i cekoli.
ale z ONZ-u nie przyszła żadna odpowiedź. Pan Ewald przestał się majgać z panią Ewaldową. Ino ją durś malował jako boginię asyryjską. W programie drugim mówi Stalinogród. Daj mi spokój, babu. Się świat kończy, a on jedno głupoty w głowie. 13 grudnia. Wielki dzień zalogi Huty Bobrek. Radosne święto budowniczych najnowocześniejszej w Polsce walcowni zgniatacza. Skóry tego, że pan Ewald przestał się nią interesować, pani Ewaldowo myślała o panu Erwinie. W dalekiej wiosce bęben dudni. Po ziemi pełznie ognisk bury dym. Na niebie płonie krzyż południa, wskazując drogę blaskiem swym. Łagodnie lśni piaszczysty plaży brzeg. We włosach milej biały kwiat. Promień księżyca na nim legł. Srebrzystą iskrą padł. Morze bryzga. Godoła do niego mój aniel, ale on chyba nie był żaden anioł. A jeżeli już, to upadły. Co ty sam się śpisz? Obiadu nie mam. Na wieczerzo też nic nie ma do jedzenia. Ponoć sam się inksi do ciebie dobierali. Nie, co? No co, no ty? Co ty? Jo nie, co ty? Do dom. Ewald. Ewald. Idziemy do dom. Wtedy to ponoć dwa anioły stróże uratowały życie pani Ewaldowej. Pan Teofil malował nowe dziecko Ewaldów, ale wszyscy szeptali, że nie wiadomo, czy to jest dziecko pana Ewalda, czy racy pana Erwina. Ty dziubuniu, ty kopidole jeden wredny, ja ci dom, ja ci w dupiak jedyś, moje malutkie. A jak się zdenerwował, to zaciągał się ogniem świecy, bo to spala złe myśli. Za to pan Erik przestał malować łobrozy, a zaczął malować swosy. Ty, Erik, wejrzyj no się. Słoneczko świeci, trawka rośnie, wszystko z ziemi wyłazi. Helmut, ty się nie wygłupiej. Ja wczoraj pochował teściową. Widzieliśmy ten błysk. Potężny, ognisty grzyb, który później zamienił się w żółtą chmurę. Oglądaliśmy eksperymenty z bombą atomową w odległości 26 kilometrów. A pan Helmut malował arka, co miała go uratować, a potem przystąpił do jej konstrukcji i w tym celu przerobił stara lauba z ogródków działkowych. W wypadku atomowej wojny. W ciągu pierwszych 60 lat. Tata, skąd widzicie, że to tak będzie? Bo są znaki. Będzie wszędzie może. Ja. I no może. Już raz tak było. Jak będzie te roski, zobaczymy. To co będzie z nami? Ze wszystkimi? Odpowiadała 4200 kg otylu. Adek, przestań mi tu ciepać te ptoki. Coś wymyślimy. Bomby nuklearne, jak nie bój się, synek. Suma na przykład. Coś musimy wymyślić. Jakie
Ludowiec ci! Przesuń! 6 megaton. Obecnie oblicza się, że 60-70 tysięcy głowic. Adek! Zobacz te rożki. A po leku. No? Będzie dobry. Ja bych przelos. A że jest przesa lubszy od żyrafy. No ja, ale to muszą dwie szyje wystować. Nie, trzeba jeszcze podpiłować. Jedna nie starczy. Synek, tu muszą być wszystkie zwierzoki po porze, co by się kociły. Wszystkie tu i tak nie wlejzą. Lwów nie mamy. Ale mamy koty. Potem wyrosną, już roz tak było. Cześć. Ja. A śmiemy to? No będziemy widzieć. Mamy zapasy, świece. Dupno, antena, to by wszystko chytać, każdy zasięg fal. Może śmiemy. Jednego dnia przyjechało objazdowe zoo. Te iste nigdy przedtem nie widzieli egzotycznych zwierzaków. Bo to byli proste hajery. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę od wielbłądów odejść, bo wielbłądy plują. Proszę, pani drzwi, tak? O pierunie. O pierunie. Pierońskie bestie. O pierunie. Ewald, to idziemy teraz. Poczekamy, aż będziemy mieli ludzi. Proszę nie zbliżać się do krowy, bo dzika jest. Nie ruszać klatek. Nie drażnij zwierząt, bo strusze są niebezpieczne i mogą odpiąć palce. Tego cudoka nie bierzemy. Nie? A czemu? Nie czają tego paskudztwa. Porządek musi być. Tupisz fleki. Każde stworzenie jest potrzebne, dopiero jak wszystkie są, to jest porządek. Tego to znam, to jest struś. Od nich weźmiemy no te jajca. Mieni miejsca zajmie i będzie mieni larma. To jest łuna. Co ci to, Helmut? Nie damy rady, tyle tego jest. Świat jest taki bogaty, nikaj go nie zmieścimy. Ty nad zwierzokami nie płacz, cilu jeden, nad nami płacz. Wyciepnij w pieruny te wszystkie zwierzoki, wtoki, a będzie więcej placu do nas. Hopie, hopie, ty nic się nie forsztelujesz. Ja wszystko forsztelują. I no wiem, że jakieś tam chcesz maszkary łocalić. Świat musi być czołki, bo to nie będzie świat. I ludzie, i zwierzoki, i drzewa, wszystko musi być. Dopiero jak jest wszystko, to wszystko sztymuje. Głupoty, Godosz, bo i tak nie damy rady. Skończ się dupczyć leki i nabieramy się za robota. Ta mało kamela, bierzemy czy nie? Ja! Chyćcie ją! I no mocno! A ja ich szybko zrobię, lewatywa to nas nie osro. Ale ty zboczyńcu, ty byś ino każdemu lewatywa robił. A co, nie zdrowa jest lewatywa? Czekajcie, wezmiemy ją. I usłyszał, że takie kamele są dobre. Na mięso zrobię. Nie, nie! Tata! Zobacz, coś narobił ciulu. Co jest, Adek? Teofy kazali powiedzieć, co byście zaraz wszyscy przyszli. A co się stało? Po cieniu. No to trzeba iść. Idziemy. To idziemy. Jest. Wszystko w księgach. No. Co jest w księgach? No. Trzeba na drodze tego promienia postawić młodego, przeczystego młodzieńca, Angelusa. Angelusa? Co to jest? On chyci ten promień do siebie i uratuje wszystkich. Całki świat. A są? Są zginie, ale uratuje wszystkich. Całki świat. To mówi mało czasu, żeby my wiedzieć, kaj go postawić. Żeby my przynajmniej wiedzieli, kaj ten promień piźnie.
Robert i syn, Walter przyszedł. Pieronie, a jakiś szaskany. Walter! Hopi, Walter przyszedł. Jerzy, Hopi. Pieronie, to ty żyjesz? Dupu, ale że wstrzymał. Pokarało cię. Może sum całą energię z kosmosu chciał na siebie pochytać. Nie, jak wyrywaj sobie, wkurzaj mnie, synek. Ostaw go nie ostanie. Ty sam się nie będziesz rządził. Bo ty byś się rządzić, prawda? Ale ja chciałbym jak Pieron. Zamrzyjcie się. Tu nie chodzi o to, kiedy chcesz rządzić. Hopi, godą do wóz. A wiecie, są albo blank głuchy, albo blank głupie. Znak jest taki. Trzeba w miejscu, kaj piźnie promień, postawić przeczystego młodzieńca, Angelusa. On weźmie na siebie ten promień i ocali całki świat. Ale wyście są blank dupnięte czule, bo z tego lotania z gołym to będzie ino gańba i kryminał. Taki jest znak. Znak jest taki, żeś ty już blank głogób. Szmarujesz jakieś bohomazy, a te czule z Warszawy to kupują. Trzymiesz ksiączki w lodówce. No sam trzymiesz w tej zimnicy, gdzie mąż zamiszcza. Zawrzyj się. Zawrzyj się, bo cię zatuka. Jezusie, Mario, Józefie Święty. Hopi, obejrzyj się, kaj padło. Co się stało, Helmut? Obejrzyjcie się, kaj to padło. Co się, Helmut, stało? Zobacz. O mój grzech. Helmut, a dobrześ to obliczył. Tu, Hopie. Tak wyszło. Nie wierzę. Co? Z gołym, na dachu komitetu. Przecaj wam godą, że wyście są dupnięte ciule. Z tego lotania z gołym będzie gańba, kryminał i Sybir. Ostatni raz ci godą zawrzyj się, bo cię zatuka. Ty się zawrzyj z tymi ciulami do kupy, bo mnie już sam nie łoboczysz. No ja. Hopy mieli pełne galoty, bo co prawda, to prawda. Eryk miał recht. To nie szło tak gołego hopa komunistom na dach postawić i nic. Ale na on czas to i gołego hopa, co byłby przeczysty, nawet nie było. Nie było nic, ino strach. Ręce, synek. Wyżyj. Jeszcze wyżyj. O. Ale stój prosto, synek. Patrz się do góry. No, niebo patrz, Hopie. A wyciąg ta lewatywa z kapsy. A wyjdzie on chociażby przeczysty, jak go nic i na babą lewatywy robi. No, jeżeś ty przeczysty, Hopie, bo nam nic z tego nie będzie. No godej. Dupczył żeś już. No. Ja. Ale ino roz. I nie baba, ino koza. Pieronie, Hopie. Zapomniał, że to przez te żyrafy. Ja, to też jest znak. To nie może być on. No to chaj teraz mówię tego przeczystego szukać w klasztorze. Dzień dobry, towarzyszu. Czy można wyjechać za baba? Ja, ale trzeba kupić bilet. A powiela to jest? 3 złote. Lubię. Towarzysze, komunikat. Pragnę ogłosić, że zmobilizowani gorącymi uczuciami dla pamięci ukochanego wodza Józefa Stalina, dumni z tego, że nasze województwo i nasze miasto nosi jego wielkie imię, Stalinogród, górnicy wykonali w dniu dzisiejszym plan wydobycia w 102,3%. Bawmy się zatem,
ale z zachowaniem trzeźwości. Muzyka. Dla mnie pół litra. Nie ma pół litrówy, ćwiartka. Ale kiedyś były pół litrówki. Ale teraz nie ma. Teraz jest miesiąc trzeźwości. 7 złotych. Jo, Jezu, wizu dostana, choćbyś wlazła i pod stół. Juhu! Jo, Jezu, no i razu wizu. Proszę, słucham pana. To mnie tylko ćwiera. Proszę bardzo. 8 złotych. Koleżanki i koledzy, zapraszam do wysłuchania piosenki pod tytułem Złoty pierścionek na szczęście w wykonaniu naszej przyzakładowej orkiestry Czerwone Kilofy. Czekaj bilety. Kupujemy tylko na chwilę, ale na chwilę. Dobrze. A ja lubiłem mieć czyste nogi. I to mnie zgubiło. Widziałeś ty, jaki on jest czysty? Przeczysty. Thank you.
I mojego żoła. Możesz kiś dzioła. Synek, oddaj mi dzioła, miałeś kiedyś. Ale wódka nie dla nieletnich. Może raz do mnie. Boże roku! Kaś go stracił! Tu jest! W środku? Ja! Już nie ziemia. Co wy, chłopi? Co wy tak, tak bez kupaniu? To nie on! Nie on! To Kaś pociął brelę! Wy są niewychowany! Nie ma czasu! Chodź, szukamy tego Karusa! Co by było, aby tak każdy jeden wlazywał bez kupaniu, ty! Sam nie chodź, nie bój się. Siule nie wiedzą, co robią. Chodź, chodź. Co wy mi tu pieprzycie? Mamy egzekutywę. Towarzyszu! Towarzyszu, zaczekajcie. To bardzo interesujące, co mówicie. Spisek. Spisek jest nam potrzebny, żeby móc z nim walczyć. Pozwólcie ze mną, dobrze? Do mnie porozmawiamy sobie. Mordy
chodź kubeł, mamy sprawę. Jasne, że mogłech uciec. Teraz tyż moga. No i co? Uciekłech, ale zaraz wróciłech. Szlebiało mi to, że wybrali mnie, a nie kogoś innego, bo do tej pory nikt mnie do niczego nie wybrał. Poza Gretką. Kto by tam wybrał sierota? Nie wiemy. Może się spóźni. Z tym pierunem nigdy nic nie wiadomo. Hopy, pójdźcie, idziemy. Co to ma przedstawiać? Powiedz mi, skąd masz tą mapę? Co to za organizacja? Kto za tym stoi? Żodin, jego doprawda. Nie wymigasz się. Stągając wariata. Ja się nie wymiguję. Nazwiska! Kontakty! My tu mamy na rozjeszcze inne rzeczy. Kradzież dynamitu. Nielegalne używanie prądu. Uchylanie się od pracy. Pasożytnictwo! Budowa bez zezwolenia. Brak zameldowania! A co cię łączy z Kopyciok Jadwigą? Nie twój interes, chłopie. Obejrzycie, jak to wszystko dupnie. Posłuchaj, złamasie. Połowa tego wystarczy, żeby cię pod murem postawić. Byście komitet partii chcieli wysadzić. To ty posłuchaj, czule jeden! Zaraz wrócić! Miwer! Matwina w zabroniu! A za to ty! Kostle! Dobry górnik, ojciec rodziny i taka sprawa. Niedobrze. Niedobrze. Ale... można to jeszcze wszystko naprawić. Powiedział, że chcą go, prawda? My chcieli no ocalić świat. A że ten promil chciał dupnąć komitet, to już na to nic nie poradza. Towarzyszu Hess, przecież taki dobry komunista nie opowiada takich bzdur. No nie? Nie na wszystko na siebie! Co bierzesz na siebie? Siadaj na dupie i odpowiadaj na pytanie.
Nie reżim głupa, z pierdla nie będziesz nigdy. Będziecie widzieć, dobra. Mogę stąd nie wyjść. Możecie mnie zabić. Jest potrzebna ofiara. Siadaj na dupie, powiedziałem. Nie płacz, syneczku. Przyznaj się do wszystkiego, a zaraz puścimy cię do domu. Uspokój się, syneczku. Uspokój się, syneczku. Uspokój się. No i co teraz robimy? Mamy czekać na instrukcję. Przyjechali, sam pułkownik. Dajcie temu obywatelowi krzesło. Tak jest. Tak jest. Nie tu. Obok mnie. Tak jest. Porozmawiamy jak przyjaciele. Zostawcie nas samych. Tak jest. Jak będę potrzebował protokolanta, zawołam. Tak jest. Tak jest. Wyjaśnijcie mi całą tę sprawę. Dlaczego usiłowaliście wejść z nagim człowiekiem na dach Komitetu Wojewódzkiego? Bo trzeba ratować nas przed zagładą. Były już i znaki. Wojna, pomór i grzyb. Trzeba się gipko uwijać, bo jak nie to zwieściły Saturna, całki świat rozwalą. To wasze? Ja, to moje. Mówcie dalej. Musi młody niewinny synek. Taki, kiedy nie miał baby, stanąć w miejscu, kiedy promyśleci i wziąć go na siebie i ocali wszystki. I ten promień miał uderzyć w budynek Komitetu Partii. W dach po lewo, od frontu. Teraz wszystko stracone. No, przecież promień nie uderzył. Powiedzcie mi, a ten młody człowiek chciał się dać zabić, żeby ocalić Komitet Wojewódzki? On się ocali cały świat. Idźcie stąd do cholery, bo do rybnika wsadzę.
milion gwiazd na niebie płonie. Pustym parkiem mija i zda się, że słyszysz jak wielkie... Wiesz, Eli, kurczak, zamiast się o tego Ewalda kobieta podobała. Ona jak była modu, no, to była fajna, wiesz? A teraz jest tak elegancko w tym wieku, nie? No ja nic nie brakuje, teraz mam szansę, Benat. No, ona a jakie? No bo ona jest troszkę sama, wiesz, i ma więcej czasu. A to ją mogę odwiedzać. No ja. Na Malskowa. Bernard, to sam się wspomniał, że co? Coś muszę jeszcze gipko załatwić, wiesz? Mhm. Pozrzyj, Bernard, pozrzyj, ino. Czekaj, nas przyjdzie. Uśmiechnij się. Masz na mnie. Tutaj sam się nie czulejcie. Wyciekasz indziej za róg. Moc kapuśki za swoje. Przepraszam bardzo, czy pani może nie wie, kiedy odchodzi pociąg do Stalinogrodu? Rozkład jazdy u dyżurnego ruchu. Posadkę poproszę. Siedzi pił, proszę. Chwileczkę, nie pali się. W maju byłem w Kołobrzegu. Piękny, w sanatorium w Lewiczance. Oczywiście było pięknie. Wyżywienie mieliśmy dobre. Obiady. Chodziliśmy potem na wieczorki. Proszę bardzo. Dziękuję. Kudowa Drój, też oczywiście tam byłem, też jest piękny, teraz uczestnictwo jest, też dużo lokali, dużo ludzi spacerują po ulicy. Co tak to proste palce w tym piwie? Bo lepiej smakują, chłopie. Ewald! Ty, ciulu, co tutaj robisz? Mało ci gańby, kryminału i dwóch łańcuchów do wyciepnięcia? Jeszcze się z tymi chorami zadowolisz? Ewald, co ci to? Pójdź do domu. Pójdź, wygniesz se. No, pomieszkać śmiesz. Co ci to, kochany?
Tu go do dowóz kargot. Godem dowóz ten jedyny roz. Żaden pociąg teraz ki nie pojedzie. Bez to nie trzeba się rozglądać po ziemi i no szukać na górze. Chłopy! My to wszystko źle pomierzyli! Ja wilka nie powinien odupnąć. Ja mam taki syn.
tamten świat zginął. A ja wciąż czekam. Czuję, że promień już leci do mnie. I no, że nie wiem, kiedy doleci.